Dzień dobry, tu Tomasz Piątek, wydawnictwo Arbitror. Przedstawię Państwu karierę Mateusza Morawieckiego, obecnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli nie mają Państwo pod ręką kawy, herbaty albo czekolady, proponuję zatrzymać na chwilę film i zaopatrzyć się w gorący napój albo coś słodkiego. Czeka nas bowiem długa wyprawa. Będziemy mówić o wielu sprawach nie tylko ważnych i interesujących, ale również niebezpiecznych dla Polski, dla naszej wolności i dobrobytu. Zaprezentuję Państwu nieznane oblicze Mateusza Morawieckiego, nieznane szerzej etapy i okoliczności jego kariery, którymi obecny premier zwykle się nie chwali. Zaczniemy od wczesnej młodości Mateusza Morawieckiego, zatem od lat 80. Od działalności jego ojca, wrocławskiego naukowca i działacza Kornela Morawieckiego. Podczas filmu przedstawię Państwu nie tylko informacje, ale też przykładowe dowody ich prawdziwości. Te dowody to oficjalne dokumenty i publikacje, w tym akta dostępne w Instytucie Pamięci Narodowej. Na końcu filmu znajdą Państwo planszę, na której zostaną podane dane identyfikacyjne dokumentów i publikacji. Dzięki temu każdy, kto zechce samodzielnie potwierdzić prawdziwość naszych informacji, będzie mógł to zrobić. Kornel Morawiecki był dla Mateusza nie tylko ojcem, ale także przywódcą, mentorem i przewodnikiem politycznym. Mateusz Morawiecki rozpoczął działalność polityczną jako nastolatek w organizacji Solidarność Walcząca, założonej i kierowanej przez ojca. Mówimy o czasach PRL, o komunistycznym państwie autorytarnym, gdy opozycyjna działalność polityczna była traktowana jak przestępstwo. Założona przez Kornela Morawieckiego Solidarność Walcząca przedstawiała się jako organizacja radykalnie opozycyjna i antykomunistyczna. Dlatego działała w podziemiu. Była jednak skonfliktowana z innymi ugrupowaniami podziemnymi. Trwała w sporze z główną organizacją opozycyjną NSZZ Solidarność, podobnie się nazywającą, ale nieporównywalnie większą i ważniejszą. Swoimi działaniami Solidarność Walcząca rozbijała jedność antykomunistycznego podziemia. Prawą ręką Kornela Morawieckiego i drugim politycznym mentorem wychowawcą Mateusza Morawieckiego był Wojciech Myślecki. W Solidarności Walczącej Myślecki odpowiadał za sprawy organizacyjne i akty terroru. Między innymi Wojciech Myślecki spróbował podpalić altankę letniskową na działce wypoczynkowej pewnego ważnego esbeka, czyli funkcjonariusza SB, Służby Bezpieczeństwa, komunistycznej policji politycznej. Chodziło o Czesława Błażejewskiego, szefa Dolnośląskiej SB. Później wyszło na jaw, że Myślecki się pomylił i podpalił altankę innemu esbekowi, nie temu, którego chciał zastraszyć. Organizacja Kornela Morawieckiego sprowadzała też paralizatory, pistolety gazowe i celowniki strzeleckie ze Szwecji. Tego rodzaju inicjatywy Morawieckiego seniora i jego organizacji miały znamiona terroru. Nic dziwnego, że bywały wykorzystywane przez PRL-owskich komunistów. Pomagały im rzucać złe światło na całą antykomunistyczną opozycję. Warto odnotować, że paralizatory, pistolety, sprzęt strzelecki Kornel Morawiecki otrzymywał od niejakiego Mariana Kalety, emigranta z Polski żyjącego w demokratycznej Szwecji. Kaleta wcześniej współpracował ze szwedzkimi służbami specjalnymi, które wspierały polską opozycję przeciwko komunistycznej Służbie Bezpieczeństwa. Ale uwaga, gdy szwedzkie służby dowiedziały się, że Marian Kaleta zaczął współdziałać z Kornelem Morawieckim, przestały wspierać Kaletę. Wiemy to ze wspomnień samego Kalety, wydanych przez IPN. Sprawa została opisana również w książce Morawiecki i jego tajemnice. Według oficjalnych życiorysów Kornel Morawiecki, ojciec Mateusza Morawieckiego, przez 9 lat ukrywał się w podziemiu od 1981 do 1990 roku.
Zatem aż do upadku PRL, a nawet chwilę dłużej. Jak się zaczęło to życie w ukryciu? Kornel Morawiecki zszedł do podziemia w 1981 roku, po tym jak wydrukował odezwę mającą antysowiecki wydźwięk i skierowaną do sowieckich żołnierzy stacjonujących w Polsce. Przypomnijmy, że Polska należała wtedy do komunistycznego Imperium Sowieckiego rządzonego z moskiewskiej centrali władzy na Kremlu. Żołnierze sowieccy stacjonowali w Polsce nie tylko po to, aby zagwarantować Moskwie polityczną dominację nad Polską. Również po to, aby chronić strategiczne interesy Kremla w Europie. Dlatego Związek Sowiecki reagował bardzo czujnie i ostro na wszelkie próby agitacji wśród swoich żołnierzy. Z punktu widzenia ówczesnej opozycji wydanie takiej odezwy przez Kornela Morawieckiego wyglądało jak niebezpieczna prowokacja. Skąd w ogóle się wziął pomysł odezwy? Jego autorem był Nikołaj Iwanow, przybysz ze Związku Sowieckiego, który zamieszkał w Polsce i przystąpił do organizacji Kornela Morawieckiego. Morawiecki traktował go jak zaufanego doradcę i kuriera. Powierzał mu przesyłki zagraniczne. A jak polscy i sowieccy komuniści traktowali Iwanowa? Przez PRL-owskie i sowieckie służby specjalne ktoś taki jak Iwanow powinien zostać uznany za najgorszego zdrajcę Związku Sowieckiego i komunizmu. Ale tak się nie stało. W aktach komunistycznej służby bezpieczeństwa przechowywanych przez IPN jest esbecka notatka z listopada 1987 roku. Co w niej znajdujemy? Zdumiewającą pochwałę Nikołaja Iwanowa. Czytamy w niej, że postawa polityczna i etyczna Iwanowa z punktu widzenia komunistów nie budzi zastrzeżeń. Według tej samej notatki PRL-owskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 1984 roku pozwoliło Iwanowowi zamieszkać na stałe w Polsce, jak również jeździć po świecie z przesyłkami od Kornela Morawieckiego. Morawiecki senior współpracował z Nikołajem Iwanowem w latach 1981-1990. Co jeszcze robił w tamtym okresie? Dowiadujemy się tego ze wspomnień działaczy i liderów podziemia, takich jak słynny wrocławski przywódca i bojownik Władysław Frasyniuk. Otóż Kornel Morawiecki promował w swojej organizacji agentów komunistycznej służby bezpieczeństwa. Nawet wtedy, gdy inni działacze go przed tymi agentami ostrzegali. Promował agentów w swojej organizacji, a także pomagał im przenikać do innych podziemnych ugrupowań. Fakty te zostały dokładnie opisane w książce Morawiecki i jego tajemnice, wydanej przez wydawnictwo Arbitror. Dodajmy, że jednym z najbliższych współpracowników Kornela Morawieckiego był Paweł Falicki, zarejestrowany w esbeckich dokumentach jako TW Barnaba, wieloletni tajny współpracownik komunistycznej służby bezpieczeństwa. Ze świadectwa Frasyniuka, jak również z informacji zebranych przez wrocławską dziennikarkę Katarzynę Kaczorowską, wynika, że komunistyczna służba bezpieczeństwa wiedziała, gdzie Kornel Morawiecki się ukrywa. Mimo to komuniści nie aresztowali go przez całe lata. Zatrzymano go dopiero w 1987 roku. Aresztowano i wypuszczono. Jak to? Dobre pytanie. Komuniści przedstawiali Kornela Morawieckiego jako groźnego terrorystę, ale krótko po aresztowaniu zwolnili go z więzienia i pozwolili mu wyjechać za granicę. Przypomnijmy, że granice były wtedy zamknięte i zwykły obywatel, jeśli chciał opuścić Polskę, musiał prosić esbeków, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, o paszport. Tymczasem przed Kornelem Morawieckim otworzyły się więzienne bramy i przejścia graniczne. Pretekstem była choroba.
rzekomo wymagająca leczenia za granicą. Jednak w aktach aresztowanego znajdujemy notatki lekarzy, w których przewijają się te same sformułowania: bez dolegliwości, bez szczególnych dolegliwości. W postanowieniu o uchyleniu aresztu czytamy, że chodziło o zwykły polip odbytnicy, który, cytat, wymaga ewentualnie leczenia operacyjnego w warunkach specjalistycznych, nie wyłączając placówki zagranicznej. Takimi niekonkretnymi domniemaniami i wykrętami uzasadniono wypuszczenie terrorysty z aresztu i z kraju. W następnych miesiącach Kornel Morawiecki potajemnie wrócił do Polski. Tak potajemnie, że do dziś nie wiemy, w jaki sposób przecisnął się lub został przepuszczony przez pilnie strzeżone granice. Zatem rola Kornela Morawieckiego jawi się zagadkowo. Ale odpowiedź na zagadkę może być prosta. Kornelem Morawieckim i jego Solidarnością Walczącą opiekowało się tak zwane Biuro Studiów SB. Była to elitarna jednostka komunistycznej służby bezpieczeństwa, która ściśle współpracowała ze służbami specjalnymi Kremla i specjalizowała się m.in. w tworzeniu niby podziemnych, pseudoopozycyjnych organizacji rozbijających jedność podziemia. W biurze studiów SB służył m.in. esbek Józef Burak, z którym konsultowali się esbecy, zachwycający się postawą polityczną Nikołaja Iwanowa, sowieckiego współpracownika Kornela Morawieckiego. Lokalny wrocławski oddział Biura Studiów SB, tak zwany Inspektorat II, w latach 80. pozwolił wyjechać na zachód Pawłowi Barnabie Falickiemu, znanemu już nam bliskiemu współpracownikowi Kornela Morawieckiego. Kto konkretnie zezwolił na ten wyjazd? Esbek Zdzisław Kuliczkowski. Zatem sam kierownik wrocławskiego Inspektoratu II, czyli miejscowego oddziału Biura Studiów SB. Ten sam esbek Kuliczkowski z Biura Studiów SB pozwolił wyjechać za granicę Michałowi Gabrielowi, innemu bliskiemu współpracownikowi Kornela Morawieckiego z Solidarności Walczącej. Gabriel jeździł m.in. do demokratycznych Niemiec Zachodnich, gdzie nawiązał współpracę z ultralewicową organizacją terrorystyczną RAF. Organizacja ta współpracowała ze służbami specjalnymi państw komunistycznych. A co w tym czasie robił syn Kornela, Mateusz Morawiecki? Według oficjalnych życiorysów drukował ulotki dla ojca i jego Solidarności Walczącej oraz chodził na manifestacje organizowane przez Kornela Morawieckiego. Nieczęsto jednak widywał ojca ze względu na konspirację. Młodym Morawieckim opiekował się po ojcowsku Wojciech Myślecki, czyli znany nam już podpalacz altanki letniskowej. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego wierzą, jakoby w latach 80. esbecy wywieźli młodego Mateusza do lasu i kazali mu kopać własny grób w celu zastraszenia. Wrocławski przywódca największej opozycyjnej organizacji podziemnej NSZZ Solidarność, Władysław Frasyniuk, uznaje tę opowieść za propagandową legendę, wymyśloną znacznie później, już w wolnej Polsce. Instytut Pamięci Narodowej przechowuje akta komunistycznej SB. Czytamy w nich, że Biuro Studiów SB, a dokładnie Wrocławski Oddział Biura Studiów SB, znany jako Inspektorat II, zarejestrował Mateusza Morawieckiego jako osobę zabezpieczoną. Biuro Studiów SB rejestrowało niektórych konfidentów jako osoby zabezpieczone.
Przyznają to nawet skrajnie prorządowi historycy jak Sławomir Cenckiewicz. Po upadku komunizmu Mateusz Morawiecki na wiele lat zrezygnował z kariery politycznej i zajął się biznesem. W 1990 roku miał 22 lata i od razu został wiceprezesem spółki Reverentia, działającej na Dolnym Śląsku. Prezesem spółki był Zbigniew Jagiełło, kolejny z działaczy Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego, któremu PRL-owscy komuniści pozwalali jeździć za granicę. Podróżował również do Związku Sowieckiego. Zbigniew Jagiełło to wieloletni przyjaciel Mateusza Morawieckiego, od lat prezes Wielkiego Banku Państwowego PKO BP. Skąd się wzięła spółka Reverentia, w której Morawiecki i Jagiełło rozpoczęli karierę biznesową? Reverentię założył dolnośląski działacz społeczny Józef Białek. Do spółki weszło wiele osób z Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego. Ale wspólnicy spółki Reverentia byli związani nie tylko z Morawieckim seniorem. Na różnych etapach swojego życia mieli też liczne związki i powiązania z sowieckim lub postsowieckim wschodem. Jeden ze wspólników Reverentii, Wojciech Stando, w latach 80. działał w sowieckiej Gruzji, rzekomo dzięki dalekim gruzińskim krewnym odnalezionym po 120 latach. Inny z nich, Maciej Frankiewicz, już w wolnej Polsce zaczął okazywać, i to publicznie, wielką sympatię konsulowi postsowieckiej Rosji w Poznaniu. Odnotujmy, że Józef Białek, założyciel spółki Reverentia, wydaje obecnie magazyn Opcja na prawo. To on, jako pierwszy w Polsce, zaczął naśladować kremlowską nagonkę na osoby LGBT. W 2016 roku, gdy Mateusz Morawiecki był wicepremierem odpowiedzialnym za gospodarkę, Józef Białek opublikował długi tekst, właściwie manifest. Co Białek napisał w tym manifeście? Otóż wzywał w nim Mateusza Morawieckiego do zrywania więzi gospodarczych z Europą Zachodnią, jak również do zbliżenia między Polską a Rosją i Chinami. Tekst Białka został zamieszczony przez Sputnik. To kremlowski portal propagandowy. Tuba Władimira Putina na zagranicę. Niedługo po tym, jak ludzie Putina otruli rosyjskiego działacza demokratycznego Aleksieja Nawalnego, Mateusz Morawiecki poczuł się w obowiązku nazwać putinowską Rosję zbrodniczym reżimem. Wymienił niektóre spośród ostatnich zbrodni tego reżimu: oderwanie Krymu i Donbasu, otrucie Siergieja i Julii Skripalów. Premier złożył to oświadczenie w mediach społecznościowych, na Twitterze i na Facebooku. Ale i tam przypomniał o sobie Józef Białek. Białek stonował facebookowy wpis premiera swoim komentarzem, w którym zbrodnie Putina przeciwko Rosjanom, Ukraińcom i Gruzinom nazwał rodzinnymi sprawami. Rosja musi mieć dużo cierpliwości. Lepiej nie budzić śpiącego lwa, bo można nieźle oberwać. Ameryka nam nie pomoże. Napisał Józef Białek, po raz kolejny występując jako mentor premiera RP. Wróćmy jednak do pierwszej połowy lat 90., kiedy to Mateusz Morawiecki zaczął zdobywać doświadczenie i wiedzę na zagranicznych uczelniach i placówkach naukowych. Pomógł mu w tym podpalacz altanki Wojciech Myślecki, który był nie tylko terrorystą amatorem, ale też naukowcem i miał znajomości na różnych uczelniach świata. Dzięki tym wyjazdom młody historyk Mateusz Morawiecki
otarł się o prawo, zarządzanie i finanse. Bardzo mu to pomogło w przyszłej karierze bankiera. Czy Morawiecki jest za to wdzięczny Myśleckiemu? Zapewne tak. Gdy PiS przejął władzę i Mateusz Morawiecki trafił do rządu, jego wychowawca i promotor Wojciech Myślecki zaczął zajmować atrakcyjne posady w wielkich spółkach. Więcej na ten temat można przeczytać w książce Morawiecki i jego tajemnice. Odnotujmy, że również Myślecki wypowiada się dzisiaj w sposób prokremlowski. Co jakiś czas wygłasza wykłady, w których twierdzi, że Rosja jest zbyt słaba i należałoby ją wzmocnić, a zagrożeniem dla Polski są islam i LGBT. Tak się składa, że tymi samymi zagrożeniami próbuje Polaków straszyć propaganda Kremla. W 1997 roku Mateusz Morawiecki został wicedyrektorem Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Rządowym Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Była to bardzo ważna placówka. Od jej działań zależało, czy i kiedy Polska wejdzie do Unii Europejskiej. Portal OKO.press dotarł do jednej z osób, które znały wówczas Morawieckiego. Osoba ta powiedziała dziennikarzom, że Morawiecki widział zjednoczenie Europy w kategoriach gier politycznych i narodowych. Dla niego Europa to nie była wspólnota, tylko teatr, w którym państwa narodowe toczą grę o swoje interesy. Koniec cytatu. Z tego świadectwa wynika, że Morawiecki już wtedy był nacjonalistą, a budowanie wspólnot ludzkich szerszych niż naród nie interesowało go wcale, albo interesowało bardzo powierzchownie. Jeśli tak, to nie powinien był zajmować się integracją europejską. Zatem jak to się stało, że w ogóle się nią zajmował? Kto go wprowadził do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej? Zrobił to Ryszard Czarnecki, szef Mateusza Morawieckiego w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, który również w późniejszych latach utrzymywał zażyłość z Morawieckim. Czarnecki to obecnie kontrowersyjny europoseł PiS, wielokrotnie upominany i karany przez Parlament Europejski. Nie tylko za swoje słynne wybryki słowne, ale także za swoje bezkrytyczne poparcie dla autorytarnego i skorumpowanego reżimu Azerbejdżanu. O czym mowa? Otóż we wrześniu 2016 roku azerski postsowiecki dyktator Ilham Aliyev przeprowadził referendum w celu dodatkowego poszerzenia swej niemal absolutnej władzy. Rzecz jasna, głosowanie nie było uczciwe, przeciwnicy i niezależni dziennikarze byli więzieni i zastraszani. Do Azerbejdżanu przybył jednak Ryszard Czarnecki jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Występując w tej roli, Czarnecki ogłosił, że Europarlament uszanuje rezultaty referendum i uzna je za wolę narodu. 2 lata później Czarnecki znów pojawił się w Azerbejdżanie, aby uwiarygodnić kolejną farsę azerskiego dyktatora, czyli fasadowe wybory prezydenckie. Wygrał je oczywiście Aliyev. Po tej drugiej podróży Parlament Europejski ukarał Ryszarda Czarneckiego wykluczeniem ze swoich misji obserwacyjnych. Znaczenie tych azerskich flirtów Czarneckiego można w pełni ocenić tylko wtedy, gdy się wie, że Aliyev to bliski sojusznik Putina, a część jego rodziny mieszka na daczy pod Moskwą. Czy są zakładnikami? Na pewno żywym dowodem przyjaźni. W 2017 roku ukraiński portal Inform Napalm ujawnił, że Kreml za pomocą zakulisowych machinacji próbował doprowadzić do tego, aby polski Sejm przyjął antyukraińskie ustawy. W tych kremlowskich intrygach miał brać udział Ryszard Czarnecki. Gazeta Wyborcza zapytała Czarneckiego, czy to prawda. Czarnecki wymigał się od odpowiedzi na pytanie.
Co do Mateusza Morawieckiego, to integracją europejską nie zajmował się długo. Znowu zajął się karierą biznesową. W 2001 roku Morawiecki trafił do zarządu Banku Zachodniego SA. Bank Zachodni połączył się z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym. W ten sposób powstał bankowy gigant BZ WBK, obecnie Santander. Również w jego zarządzie znalazł się Mateusz Morawiecki. A w czerwcu 2007 roku nasz bohater został prezesem BZ WBK. Nasi informatorzy mówią, że ta nominacja stanowiła zaskoczenie. Mateusz Morawiecki nie był uważany za orła finansjery i wirtuoza bankowości. Bardziej niż ekonomia i pieniądze interesowało go zarządzanie i władza. Na pewno nie stronił od ówczesnej władzy. Jako prezes BZ WBK Mateusz Morawiecki został doradcą Donalda Tuska. Kojarzony był z Platformą Obywatelską i szeroko rozumianym liberalnym obozem rządzącym, na przykład z Janem Krzysztofem Bieleckim. Na czym zarabiał bank Mateusza Morawieckiego? Między innymi oferował Polakom słynne kredyty frankowe. Morawiecki publicznie zachwalał je w mediach. Dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy Polek i Polaków dały się na to nabrać. Gdy wartość franka szwajcarskiego poszła w górę, spłata kredytu przekroczyła możliwości drobnych ciułaczy. Wielu ludzi straciło nadzieję na mieszkanie lub na jego zakup za godziwą cenę. Wiele osób procesuje się z bankiem Morawieckiego. Były też ofiary śmiertelne, samobójstwa. W kwietniu 2018 roku rząd Mateusza Morawieckiego przepchnął w Sejmie ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie kodeksu cywilnego. Ustawa zawiera kruczek, który pozwala bankom walczyć o odsetki od frankowiczów, wciąż liczone według wysokiego kursu franka szwajcarskiego, nawet w sprawach przedawnionych. W 2011 roku należąca do banku Mateusza Morawieckiego firma BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA namawiała Polaków do inwestowania w putinowskiej Rosji. 30 maja 2011 roku firma przedstawiła inwestorom taką ofertę. Zachęcała ich do inwestowania w Imperium Kremla, pisząc, że, cytat, wbrew potocznemu postrzeganiu, w ostatnim czasie przeprowadzono w Rosji wiele ważnych reform. Koniec cytatu. Nie dodała, że te ważne reformy oznaczały całkowite zduszenie opozycji politycznej w Rosji i obłożenie rosyjskich przedsiębiorców nielegalnym, mafijnym haraczem przez putinowskie władze i służby. Również w 2011 roku bank Morawieckiego BZ WBK doradzał polskiej państwowej grupie PKP, która zamierzała sprzedać swoją spółkę PKP Cargo. Bank Mateusza Morawieckiego zarekomendował grupie PKP, aby na listę potencjalnych nabywców spółki PKP Cargo wpisać rosyjską firmę Wtoraje Gruzowe Kompania. Tę firmę kontrolował wówczas Władimir Jakunin, szef rosyjskich kolei państwowych. Kim jest Władimir Jakunin? To przyjaciel Putina i wieloletni funkcjonariusz kremlowskich służb specjalnych, który ma wiele niepokojących związków i powiązań z Polską. Między innymi Jakunin sponsoruje Światowy Kongres Rodzin. To międzynarodówka ultraprawicowych organizacji religijnych. Jej partnerem był Polski Instytut imienia księdza Piotra Skargi, który w tym samym czasie założył Ordo Iuris, słynną antykobiecą i antygejowską fundację, próbującą wprowadzać średniowieczne prawa w dzisiejszej Polsce.
Co wydarzyło się po tym, jak bank Morawieckiego BZWBK rekomendował rosyjskiego oligarchę Jakunina polskiej grupie PKP? Otóż 2 lata później, czyli w 2013 roku, do Rady Nadzorczej Banku Morawieckiego BZWBK wszedł Brytyjczyk Dawid Hekster. Kim jest Hekster? To były współpracownik kremlowskiego dygnitarza i oligarchy Władimira Jakunina. Przed rozpoczęciem współpracy z Mateuszem Morawieckim pan David Hekster zarządzał rosyjską firmą Transcontainer, która podlegała Jakuninowi jako szefowi kolei rosyjskich. Ta sama firma Transcontainer współpracowała z prywatną spółką kolejową Felb, związaną z rodziną ciągle tego samego oligarchy Jakunina. Gdy Morawiecki został premierem RP, spółka Felb zablokowała w Polsce projekt budowy portu rzecznego w Kędzierzynie Koźlu. Dlaczego? Otóż rodzina Jakuninów wyliczyła sobie, że bardziej jej się opłaca wieźć towary z Chin przez Rosję do portu rzecznego w Duisburgu niż do Kędzierzyna. Z jakiej przyczyny? Bo do Duisburga jest dalej, więc przewoźnik więcej zarabia na dłuższej trasie. W jaki sposób rosyjska rodzina Jakuninów zablokowała budowę portu w Polsce? Odpowiedź na to pytanie brzmi szokująco. Mianowicie wykorzystano w tym celu nie tylko pisowskich menedżerów PKP, ale także funkcjonariuszy ABW, czyli Kontrwywiadu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zaczęli nękać osoby związane z projektem budowy portu. Sprawa została dokładnie opisana przez Gazetę Wyborczą w zeszłym roku. Wieloletnim przyjacielem Jakunina jest inny rosyjski oligarcha Wiaczesław Kantor. Kantor był głównym organizatorem jerozolimskich obchodów rocznicy wyzwolenia Auschwitz. To on w styczniu pomógł Putinowi upokorzyć Polskę, odmawiając prezydentowi Dudzie prawa do wystąpienia podczas jerozolimskiej uroczystości. Tak się składa, że w latach 2012-2016 bank Mateusza Morawieckiego pomagał Wiaczesławowi Kantorowi, gdy ten próbował przejąć polską grupę Azoty. Bank Morawieckiego oferował Kantorowi kredyt na zakup akcji Azotów. A dom maklerski banku Morawieckiego obsługiwał Wiaczesława Kantora i kupował dla niego akcje grupy Azoty. Sprawę nagłośniła Platforma Obywatelska i media. Szkoda, że nikt wówczas nie przyjrzał się dokładniej powiązaniom Morawieckiego z rosyjskimi oligarchami Kantorem i Jakuninem. W tych samych latach Mateusz Morawiecki zacieśniał więzi również z kimś innym. Chodzi o miliardera Tomasza Misiaka, byłego senatora Platformy Obywatelskiej, który musiał opuścić tę partię w związku z podejrzeniem o korupcję. Odejście Misiaka z PO wymusił Donald Tusk, którego Misiak za to znienawidził. Morawiecki w tamtych latach był doradcą Tuska, a mimo to kolegował się z Misiakiem. Na czym polegały powiązania Mateusza Morawieckiego z Tomaszem Misiakiem? Liczni informatorzy mówią, że Misiak był bardzo dobrym znajomym Morawieckiego. Między innymi Mateusz Morawiecki miał brać udział w zamkniętych imprezach z hostessami, które Misiak organizował w katowickim hotelu Kubus. Jednak związki między Morawieckim a Misiakiem miały również postać udokumentowaną na papierze i dającą się przeliczyć na pieniądze. W latach 2011-2012 grupa kapitałowa
Work Service, należąca częściowo do Tomasza Misiaka, nabyła 75% udziału w firmie IT Contract. Firma ta prowadziła obsługę informatyczną banku Mateusza Morawieckiego. Zatem Tomasz Misiak zarabiał na banku Morawieckiego, ale to działało też w drugą stronę. W 2013 roku spółka Asseco Business Solutions, pośrednio współposiadana przez bank Morawieckiego PZWBK, obsługiwała Work Service, czyli tę samą firmę w części posiadaną, a przede wszystkim założoną i nadzorowaną przez Tomasza Misiaka. W tym samym roku warszawska giełda poinformowała, że dom maklerski Banku Morawieckiego obsługuje Work Service. W następnym roku dom maklerski Banku Morawieckiego wydał oficjalny komunikat, w którym reklamował firmę Misiaka następującymi gorącymi słowami. Work Service nie spoczywa na laurach. Firma utrzyma się na szybkiej ścieżce rozwoju. Work Service raczej nie zwolni tempa. Work Service to atrakcyjna inwestycja. Gdy zacytowałem ten dokument w książce Morawiecki i jego tajemnice, dokument zniknął z internetu. Znalazłem jednak jego angielską wersję. Bank Morawieckiego zarabiał na firmie Misiaka również w najprostszy sposób, mianowicie pożyczał jej dziesiątki milionów złotych. Jeszcze w 2017 roku spółka Work Service, czyli firma Misiaka, spłacała 32 miliony długu bankowi BZWBK, czyli bankowi Morawieckiemu. Można odnieść wrażenie, że związki Mateusza Morawieckiego z Tomaszem Misiakiem przetrwały zmianę władzy i wejście Morawieckiego do rządu PiS w 2015 roku. 8 miesięcy po objęciu stanowiska wicepremiera, w czerwcu 2016 roku, Morawiecki zapowiedział, że Polacy będą jeździć i szczycić się swoimi samochodami elektrycznymi. Miał ich powstać milion. Ta zapowiedź spotkała się z powszechnymi drwinami. Wtedy z pomocą wicepremierowi Morawieckiemu ruszył jego bank BZWBK. Bank BZWBK razem z firmą Exact Systems przygotował specjalny raport. Z raportu wynikało, jakoby Morawiecki miał rację, gdyż polską motoryzację czeka świetlana elektryczna przyszłość. Albowiem Polska jest, cytuję, atrakcyjnym miejscem do ulokowania zaawansowanych i przyszłościowych projektów wykorzystujących nowe technologie. Do kogo należała firma Exact Systems, która pośpieszyła Morawieckiemu jego widmowym samochodom na ratunek? Do Work Service, czyli spółki Tomasza Misiaka. Dlaczego interesuje nas Tomasz Misiak? Ze względu na jego związki z putinowską Rosją. Liczne źródła, w tym jeden ze wspólników Misiaka oraz osoby mu jeszcze bliższe, podają, że Misiak często bywał i bawił się w Moskwie. Jeden z informatorów podaje, że Tomasz Misiak miał bliskie znajomości wśród mafijnych rosyjskich oligarchów związanych z Kremlem. Firma Work Service, czyli spółka Misiaka, miała filię w Rosji, która też nazywała się Work Service. Ta rosyjska firma Misiaka obsługiwała wszystkie 5 tysięcy supermarketów i sklepów sieci Piatieroczka, Pierekriestok i Karuzel. Te sieci należą do kremlowskiego oligarchy Michaiła Friedmana, który ściśle współpracuje z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Friedman jest związany z tak zwaną mafią sądzewską, do której wrócimy w drugiej części tego filmu. Kremlowski oligarcha Friedman to również założyciel Alfa Banku, z którym współpracuje obecnie Dawid Hekster. Tak, ten sam
Menedżer, który spod skrzydeł kremlowskiego oligarchy Jakunina przeszedł do Rady Nadzorczej Banku Morawieckiego BZWBK, obecnie Santander Polska. Od stycznia 2016 roku Hekster zasiada też w zarządzie greckiego Pireus Bank. Grecki bank pana Hekstera działa również na Ukrainie, gdzie robi interesy z Alfa Bankiem oligarchy Friedmana. Pireus Bank i Alfa Bank razem prowadzą program pożyczkowy Żwawa Chotivka, szybka gotówka. Dodajmy, że wspólnikami Misiaka w firmie Work Service byli dwaj Grecy robiący interesy w Rosji, Paul Sofianos i Paul Christodoulou. Z kim Sofianos i Christodoulou współpracowali w Rosji? Z Kiriłem Dmitriewem, kremlowskim dygnitarzem, który według amerykańskich mediów pełnił funkcję łącznika między rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem a prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przede wszystkim pan Dmitriew zajmuje się ściąganiem zagranicznych inwestycji do Rosji. Co ciekawe, Kirył Dmitriew został obarczony przez Putina tym zadaniem w 2011 roku. I w tym samym czasie firma należąca do Banku Morawieckiego, jak już wspominaliśmy wcześniej, zaczęła gorąco, a nawet wbrew faktom, zachwalać inwestowanie w Rosji. Odnotujmy, że również Paul Sofianos ma biznesowe powiązania z oligarchą Michałem Friedmanem, tym samym, którego 5000 sklepów obsługiwała firma Misiak. Ale należy pamiętać, że w latach 2007-2014 nie tylko Mateusz Morawiecki zerkał w stronę Moskwy. Ten kierunek jeszcze wyraźniej pociągał jego ojca, Kornela Morawieckiego. Krótko po tym, jak Mateusz Morawiecki został prezesem Wielkiego Banku BZWBK, jego ojciec rozpoczął dość szczególną działalność polityczno-propagandową. Zaszokował wielu spośród tych, którzy znali go z legend o niezłomnym Kornelu z Wrocławia, nieustępliwym wrogu Moskwy. O co chodziło? W 2008 roku putinowska Rosja napadła na Gruzję. Kornel Morawiecki wypowiadał się na temat tego konfliktu. W swoich wypowiedziach bronił Rosji. Jego byli współpracownicy odcinali się od niego na łamach gazety Kurier Wnet. Odcinali się również dlatego, że Morawiecki senior sprzeciwiał się lustracji byłych działaczy Solidarności Walczącej. Nie chciał, żeby go prześwietlano pod względem ewentualnej współpracy z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. Kto w tych sporach bronił publicznie Kornela Morawieckiego? Nikolaj Iwanow, tajemniczy przybysz ze Związku Sowieckiego, którego postawą polityczną w latach 80. zachwycali się esbecy. Obecnie używa polskiego imienia Mikołaj. Gdy 6 lat później, w 2014 roku, Rosja napadła na Ukrainę, Morawiecki senior znowu bronił kremlowskiego agresora. A wcześniej bronił prokremlowskiego prezydenta Janukowycza i potępiał demokratyczną, prozachodnią, pomarańczową rewolucję. Robił to nie tylko w wystąpieniach publicznych, ale też na łamach swojego czasopisma Gazeta Obywatelska Prawda jest ciekawa. Podobne rozważania snuli inni autorzy tej gazety, opisujący ukraińskich przywódców jako zdradzieckich i antypolskich. Gazetę zasilała duża firma Cedrob, która zamieszczała w niej wielkie reklamy swoich produktów mięsnych. Była to dziwna decyzja ze strony firmy Cedrob. Niezbyt popularna gazeta Kornela Morawieckiego nie zapewniała reklamodawcom dotarcia
do znaczącej liczby potencjalnych konsumentów. Tak się składa, że firma Cedrob zajmuje się nie tylko produkcją mięsną, zarabia też na współpracy z putinowską Rosją. Cedrob importuje paliwa do Polski, między innymi z Rosji i postsowieckiego Kazachstanu. Również w 2014 roku, kiedy Kornel Morawiecki bronił Janukowycza i Rosji, putinowskiej Rosji, wydarzyły się dwa inne wydarzenia. Pierwsze z nich zmieniło wizerunek Mateusza Morawieckiego, drugie z nich zmieniło całe jego życie. Ale o tym porozmawiamy w dniu premiery drugiej części filmu Mateusz Morawiecki – Kariera nieznana. Serdecznie Państwa zapraszam. Z całego serca jestem wdzięczny każdemu, kto udostępni ten film lub wyśle link znajomym. Wszystkich, którzy chcą zweryfikować podane przeze mnie informacje, zapraszam do zapoznania się z danymi przedstawionymi na końcowej planszy tego filmu, a przede wszystkim z książką Morawiecki i jego tajemnice. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia. Dzień dobry Państwu, tu Tomasz Piątek, wydawnictwo Arbitror. Dziś opowiem o tym, w jaki sposób oraz dzięki komu Mateusz Morawiecki mógł wejść do rządu PiS po zwycięstwie wyborczym tej partii. Porozmawiamy też o tym, co Morawiecki robił jako wicepremier, a potem premier tego rządu. Jeśli nie mają Państwo pod ręką kawy, herbaty albo czekolady, proponuję zatrzymać na chwilę film i zaopatrzyć się w gorący napój albo coś słodkiego. Podobnie jak wczoraj, czeka nas długa wyprawa. Będziemy mówić o wielu sprawach interesujących, ważnych i niebezpiecznych. Podczas filmu przedstawię Państwu nie tylko informacje, ale też przykładowe dowody ich prawdziwości. Te dowody to oficjalne dokumenty i publikacje, w tym akta dostępne w Instytucie Pamięci Narodowej, a także zeznania złożone w sądzie. Na końcu filmu znajdą Państwo planszę, na której zostaną podane dane identyfikacyjne dokumentów i publikacji. Dzięki temu każdy, kto zechce samodzielnie potwierdzić prawdziwość naszych informacji, będzie mógł to zrobić. Wczoraj omówiliśmy m.in. powiązania Mateusza Morawieckiego z rosyjskimi oligarchami. Przedstawiliśmy też jego bliski związek z polskim miliarderem Tomaszem Misiakiem, który robił biznesy w putinowskiej Rosji. Ten związek staje się jeszcze bardziej niepokojący, gdy poznajemy rolę Tomasza Misiaka w aferze taśmowej z 2014 roku. W aferze inspirowanej i współorganizowanej przez rosyjskie służby specjalne. W aferze, dzięki której PiS doszedł do władzy, a Mateusz Morawiecki został wicepremierem, później premierem Rzeczypospolitej Polskiej. O tym właśnie będziemy mówić już za chwilę. Zaczniemy jednak od innego, nie mniej znaczącego wydarzenia, które miało miejsce, o dziwo, równocześnie z wybuchem afery taśmowej. Wydarzenie to zmieniło wizerunek Mateusza Morawieckiego. Afera taśmowa wybuchła w czerwcu 2014 roku. Również w czerwcu 2014 roku lobbysta i spec od polityki wizerunkowej Igor Jankę opublikował książkę o Solidarności Walczącej, podziemnej organizacji Kornela Morawieckiego, ojca Mateusza Morawieckiego. Solidarność Walcząca, w której młody Morawiecki działał pod skrzydłami ojca i jego kolegów, rozbijała jedność antykomunistycznego podziemia.
jak również kompromitowała to podziemie, gdy podejmowała próby działań terrorystycznych, niebezpiecznych i nieudolnych zarazem. Organizacja znajdowała się pod opieką Biura Studiów SB, elitarnej jednostki komunistycznej służby bezpieczeństwa, która tworzyła fałszywe, niby opozycyjne ugrupowania rozbijające jedność podziemia. O tym jednak książka Igora Jankego nie mówi. Nazywa się Twierdza i jest czymś pomiędzy laurką a czytanką. Autor nie wspomina o esbeckich konfidentach działających pod skrzydłami Kornela Morawieckiego. Nie wspomina o tym, że Biuro Studiów SB pozwalało działaczom Solidarności Walczącej wyjeżdżać za granicę. W książce Kornel Morawiecki przedstawiony jest jako bohater bez skazy, a jego syn Mateusz Morawiecki jako młody męczennik podziemia, dzielny chłopiec zajadle prześladowany przez komunistów. Książka zmieniła wizerunek Mateusza Morawieckiego. Do tej pory Morawiecki był postrzegany jako bezbarwny, neoliberalny bankowiec związany z Platformą Obywatelską. Znano go jako doradcę Tuska i przyjaciela Jana Krzysztofa Bieleckiego. Po publikacji książki nagle stał się patriotycznym, prawicowym finansistą o bojowej, antykomunistycznej przeszłości. Czy takie publiczne przeobrażenie Morawieckiego z bankowca w prawicowca było celem autora książki Igora Jankego? Jankę to doświadczony specjalista od działań PR-owskich, takich jak naprawianie lub przerabianie czyjegoś wizerunku. Odnotujmy, że Jankę był wówczas wiceprezesem, później również współwłaścicielem agencji PR-owskiej o nazwie Bridge. Agencja ta obsługiwała w Polsce interesy firmy pożyczkowej Vivus, należącej do rosyjskiego oligarchy Olega Bojki, związanego z tak zwaną mafią sądzewską. Mafia sądzewska to wielka postsowiecka organizacja przestępcza, która współpracuje z Kremlem i rosyjskimi służbami specjalnymi. Zatem, gdy Jankę wychwalał Mateusza Morawieckiego, przyjmował pieniądze pochodzące od rosyjskiego mafijnego oligarchy związanego z Kremlem. Odnotujmy również, że oligarcha Oleg Bojko to przyjaciel oligarchy Michaiła Friedmana. Tego samego, z którym pośrednie związki biznesowe mieli dwaj dobrzy znajomi Morawieckiego – Tomasz Misiak i Dawid Hekster, Brytyjczyk, który w 2013 roku zasiadł w Radzie Nadzorczej Banku Morawieckiego, o czym mówiliśmy w pierwszej części filmu. Przejdźmy teraz do drugiego wydarzenia, tego, które dogłębnie zmieniło życie Mateusza Morawieckiego. Tak się dziwnie składa, że w tym samym czerwcu 2014 roku, gdy Jankę wydał swoją laurkę o Morawieckim, wybuchła afera taśmowa z 2014 roku, znana również jako afera podsłuchowa, afera ośmiorniczkowa, etc. Sylwester Latkowski i Michał Majewski opublikowali w tygodniku Wprost wybrane nagrania polskich polityków nielegalnie podsłuchanych w restauracji Sowa i Przyjaciele. Polskie służby specjalne wkroczyły wtedy do redakcji tygodnika. Miliony ludzi oglądały, jak funkcjonariusze szarpią się z Latkowskim, aby zdobyć jego laptop i ustalić źródło nagrań. Wiele osób współczuło Latkowskiemu, nie wiedząc, że to przestępca, który w przeszłości współpracował z gangsterami ze wschodu. Jak podają liczne źródła i publikacje, Sylwester Latkowski ukrywał się przed polską policją, m.in. w Rosji. Co do jego kolegi Michała Majewskiego, który też czynnie uczestniczył w publikacji nagrań, to 3 lata po
publikacji tych nagrań Majewski dostał lukratywną posadę w agencji Bridge, opłacanej przez znanego nam rosyjskiego mafijnego oligarchę Olega Bojkę. Jak już wiemy, współwłaścicielem i wiceprezesem agencji Bridge był Igor Jankę, ten sam, który wychwalał Morawieckiego w książce Twierdza. Wszystkie te fakty są istotne dla najnowszej historii Polski, ponieważ afera taśmowa wyniosła do władzy PiS. Dzięki tej aferze Mateusz Morawiecki z bankiera stał się wicepremierem, a potem premierem RP. Afera taśmowa została opisana, zanalizowana i udokumentowana w książkach wydawnictwa Arbitror, Morawiecki i jego tajemnice oraz Obcym alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali podsłuchami. Związki tej afery z Rosją i ze służbami specjalnymi Kremla nie ulegają wątpliwości. Powszechnie wiadomo, że publikacja nielegalnie nagranych rozmów polityków Platformy Obywatelskiej uderzyła w nich dokładnie wtedy, gdy rząd PO okazał zdecydowany sprzeciw wobec napaści Rosji na Ukrainę. Powszechnie również wiadomo, że w nagrywaniu polityków PO uczestniczył importer rosyjskiego węgla Marek Falenta. W marcu tego roku Falenta wystąpił przed Sądem Okręgowym w Warszawie i zeznał, że znajduje się pod bezwzględnym naciskiem rosyjskiej firmy węglowej KTK. Jednak na tym związki afery taśmowej z Rosją się nie kończą. Słynna podsłuchowa restauracja Sowa i Przyjaciele została założona przez Krzysztofa Janiszewskiego. Janiszewski to menedżer deweloperskiej grupy Radius. Współzałożycielem grupy Radius był Robert Szustkowski. Szustkowski to mieszkający w Rosji Polak z paszportem Gambii, który przez 2 lata pełnił obowiązki ambasadora tego afrykańskiego kraju w Moskwie. Szustkowski od dziesięcioleci przyjaźni się i współpracuje z rosyjskimi mafijnymi oligarchami Lwem Kwietnojem i Andrzejem Skoczem. A oligarcha Skocz ze swej strony współpracował z rosyjskim wywiadem wojskowym. Pieniądze, dzięki którym powstała grupa Radius, Szustkowski uzyskał od Skocza i Kwietnoja. Skocz i Kwietnoj związani są ze wspomnianą wcześniej mafią sądzewską. Powtórzmy to, wielka postsowiecka organizacja przestępcza, która współdziała ze służbami specjalnymi Kremla. Istotne jest również to, że mafia sądzewska notorycznie wykorzystuje kompromitujące nagrania z hoteli, klubów oraz restauracji do niszczenia swoich przeciwników. Z mafią sądzewską związani są oligarchowie powiązani z przyjaciółmi i sojusznikami Mateusza Morawieckiego. Z mafią sądzewską związany jest oligarcha Oleg Bojko, jak również jego przyjaciel Michał Friedman, którego widzieliśmy przy Misiaku, dobrym znajomym Morawieckiego, i przy Brytyjczyku Heksterze, nadzorcy banku Morawieckiego. Podobnie istotne jest to, że swoje związki z mafią sądzewską i rosyjskimi służbami miała też warszawska restauracja Lemongrass. Tak się składa, że zanim powstała słynna podsłuchowa restauracja Sowa i Przyjaciele, polityków Platformy Obywatelskiej podsłuchiwano w restauracji Lemongrass. Podsłuchy gościom podkładali menedżerzy i kelnerzy Lemongrass. Restauracja Lemongrass została założona przez biznesmena Andrzeja Kisielińskiego. Kisieliński wcześniej był dyrektorem w rosyjskim koncernie paliwowym Lukoil. Utrzymywał też biznesowe związki z gangsterem sądzewskiej mafii, znanym jako Andrii Persona albo Andrii Kononenko.
Gdy plotka o podsłuchach w Lemongrasie rozeszła się po Warszawie, restaurację zamknięto. Zlikwidowano też spółkę, która ją prowadziła. Mówiąc ściślej, sprzedano ją dwóm Rosjanom, którzy dopilnowali likwidacji. Jednym z nich był Oleg Jeremiejew, absolwent szkoły FSB, czyli rosyjskich służb specjalnych. Restaurację zamknięto, ale podsłuchiwanie trwało, ponieważ menedżerzy i kelnerzy z Lemongrass przeszli do Sowy i przyjaciół, gdzie kontynuowali swoją podsłuchową działalność. Ważnych klientów likwidowanej restauracji gorąco zapraszali do Sowy, żeby móc ich tam dalej nagrywać. Wszystko to zostało dokładnie opisane w książkach Morawiecki i jego tajemnice oraz Obcym alfabetem, włącznie z udziałem Olega Jeremiejewa udokumentowanym w tej drugiej książce. Innym elementem ciągłości między podsłuchową restauracją Lemongrass i podsłuchową restauracją Sowa i Przyjaciele był pewien stały klient. Nie kto inny, a dobry znajomy Mateusza Morawieckiego. Miliarder Tomasz Misiak. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Misiak nienawidził Donalda Tuska jako tego, który wypchnął go z PO. Tak się składa, że niedługo potem kremlowscy przywódcy też zaczęli nie lubić Tuska. Dlaczego? Dlatego, że Donald Tusk przekonał Zachód do zdecydowanego potępienia rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie. To wsparcie Tuska dla Ukrainy najprawdopodobniej było główną przyczyną afery taśmowej w Polsce. Kreml postanowił obalić prozachodni rząd PO, aby dać władzę PiS. Wszyscy wiemy, że PiS przez lata używało antyrosyjskiej retoryki. Jednak dla Kremla ważne było to, że partia nienawidzi Zachodu i już wtedy była gotowa do rozpętania nagonki na Ukraińców. Oprócz nienawiści do Tuska, co jeszcze? Co jeszcze łączyło Tomasza Misiaka z aferą taśmową? Otóż były senator Misiak zapraszał do podsłuchowej restauracji Lemongrass swoich wpływowych znajomych z kręgów politycznych i biznesowych. Gdy Lemongrass zamknięto, zaczął ich zapraszać do podsłuchowej restauracji Sowa i Przyjaciele. W obu restauracjach prowadził z nimi długie, poufne rozmowy. Liczne źródła, w tym Marek Falenta, podają, że Misiak niemal dzień w dzień biesiadował w Sowie i Przyjaciołach. Falenta zeznał w sądzie, że to właśnie Misiak wprowadził go do Sowy, czyli do restauracji, w której Falenta uprawiał swój podsłuchowy proceder razem z menedżerami i kelnerami. Tymi samymi, którzy zaczęli podsłuchiwać polityków jeszcze wcześniej, w Lemongrasie. Misiak znał dobrze kelnerów z Lemongrassu i Sowy. Znał też Roberta Szustkowskiego, współzałożyciela grupy Radius, której menedżerzy założyli podsłuchową restaurację Sowa i Przyjaciele. Jedno z naszych źródeł mówi, że Misiak miał w Moskwie ten sam krąg znajomych, co Szustkowski. Bardzo bliska znajomość łączyła Tomasza Misiaka z najsłynniejszym spośród organizatorów afery taśmowej, czyli z Markiem Falentą. Falenta i Misiak mieli też wspólne interesy. Misiak zasiadał w Radzie Nadzorczej Hawe, najważniejszej spółki Falenty. Stojąc przed sądem, Falenta zeznał też, że Misiak miał doskonałe relacje z Mateuszem Morawieckim. Potwierdza to także sam Morawiecki. Na nielegalnym nagraniu z Sowy i Przyjaciół, ujawnionym przez Onet, słyszymy, jak Morawiecki opowiada o swoich poufnych rozmowach z Misiakiem. Jak wiele Mateusz Morawiecki wiedział o związkach Misiaka z aferą taśmową? Dużo. Morawiecki wiedział o znajomości i współpracy Misiaka z Markiem Falentą. Morawiecki wiedział też, że Tomasz Misiak do jakiegoś stopnia jest wtajemniczony w nagraniowy proceder. Dlaczego? Skąd to wiedział? Ponieważ
Mateusz Morawiecki został ostrzeżony, że nagrano go w Sowie i Przyjaciołach, zaś osobą, która go ostrzegła, był właśnie Tomasz Misiak. Skąd to wiadomo? W grudniu 2014 roku Mateusz Morawiecki został przesłuchany na temat afery taśmowej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli przez cywilny kontrwywiad RP. Zeznał tam, że to Misiak przekazał mu takie ostrzeżenie. To ostrzeżenie stanowi bardzo ważną okoliczność. Podobnie jak same zeznania Morawieckiego w kontrwywiadzie. Skoro Mateusz Morawiecki został wezwany do kontrwywiadu w grudniu 2014 roku, to najpóźniej od grudnia 2014 roku powinien był podejrzewać, że jego dobry znajomy Misiak jest zamieszany w bardzo poważną aferę, którą zajmuje się kontrwywiad. A mimo to Mateusz Morawiecki w październiku 2015 roku wystąpił na imprezie Human Capital Economy Congress w Warszawie. Była to impreza Misiaka i jego firmy. Wiceprzewodniczącym Rady Programowej imprezy był Tomasz Misiak. Drugim wiceprzewodniczącym wspólnik Misiaka Tomasz Hanczarek. Ale zeznania Morawieckiego z grudnia 2014 roku są ważne z jeszcze jednego powodu. Otóż zeznając przed kontrwywiadem RP, Mateusz Morawiecki minął się z prawdą. Powiedział: nie zetknąłem się nigdy z Markiem Falentą. Tymczasem słowom tym zaprzeczył Marek Falenta w marcu tego roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie, zeznając pod przysięgą, czyli pod przyrzeczeniem mówienia prawdy, po przyrzeczeniu mówienia samej prawdy i pod groźbą 8 lat więzienia w razie złożenia fałszywych zeznań. Falenta powiedział w sądzie, zeznał w sądzie, że poznał Mateusza Morawieckiego i że Morawieckiego przedstawił mu Tomasz Misiak. Znaleźliśmy w internecie inny dowód na to, że Morawiecki w ABW, zeznając w ABW w kontrwywiadzie przed oficerami kontrwywiadu Rzeczypospolitej Polskiej, minął się z prawdą. W Warszawie cyklicznie odbywała się konferencja biznesowa o nazwie Big Data CE Congress. Na jej stronie internetowej czytamy, że 10 lipca 2014 roku spotkali się członkowie Rady Programowej tej imprezy. Przy tej okazji członkowie Rady zostali wymienieni z nazwiska. Byli wśród nich Mateusz Morawiecki i Marek Falenta. Zatem obaj panowie również wtedy się spotkali. Akurat miesiąc po wybuchu afery taśmowej, w której Falenta odegrał jedną z głównych ról. Związki Mateusza Morawieckiego z Markiem Falentą nie ograniczają się do kilku spotkań. Miały również biznesowy charakter. W 2012 roku firma BZWBK Asset Management SA, osobiście nadzorowana przez Mateusza Morawieckiego i należąca do jego banku, została znaczącym akcjonariuszem najważniejszej spółki Marka Falenty, mianowicie spółki Hawe. Podsumujmy. Bank Morawieckiego wspiera kremlowskich oligarchów, gdy próbują oni przejmować polskie spółki. Sam Morawiecki utrzymuje zażyłość i robi biznesy z Misiakiem, który z kolei robi biznesy z kremlowskimi oligarchami i odgrywa niepokojącą, mówiąc delikatnie, rolę w aferze taśmowej, zainspirowanej i przygotowanej przez służby specjalne Kremla. Morawiecki zna również Marka Falentę, jednego z głównych współorganizatorów afery taśmowej, ale ukrywa tę znajomość nawet przed kontrwywiadem Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tą ostatnią okolicznością złożyłem do warszawskiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego.
Gdy już wiemy to wszystko, łatwiej nam się zbliżyć do rozwiązania pewnej zagadki. Wielu komentatorów zastanawiało się nad tym, dlaczego nagrania rozmów Mateusza Morawieckiego nie zostały opublikowane w 2014 roku razem z innymi nagraniami z afery taśmowej. Morawiecki, podobnie jak inni przedstawiciele obozu PO, został nagrany w restauracji, jednak to nagranie nie trafiło do mediów. Dopiero w 2018 roku dziennikarze Onetu dotarli do niego w aktach śledztwa. To dziwne, gdyż organizatorzy afery taśmowej od 2014 roku ujawniali nagrania kompromitujące ludzi związanych z PO i Donaldem Tuskiem. Morawiecki był wtedy uważany za człowieka PO związanego z Tuskiem, a na nagraniu mówił rzeczy skrajnie kompromitujące. Na przykład mówił o tym, że pracownicy powinni, przepraszam za cytat, zapierdalać za miskę ryżu, żeby im się w głowach nie przewracało. Dlaczego organizatorzy afery taśmowej byli dla Morawieckiego tak łaskawi? Dlaczego nie opublikowali jego nagrań? Ze względu na jego powiązania z kremlowskimi oligarchami? Stąd ta łaskawość? A może ze względu na jego sekretne kontakty z kierownictwem PiS? Najważniejszym celem afery, szczególnie dla jej rosyjskich inspiratorów, było obalenie prozachodnich rządów PO i ustanowienie antyzachodnich rządów PiS. A Morawiecki był czymś w rodzaju tajnego agenta PiS w obozie Donalda Tuska. W 2018 roku przyznał to sam prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. W rozmowie z TVP Info prezes pochwalił Morawieckiego jako kogoś, kto donosił Kaczyńskiemu, co się dzieje u Tuska. A co się działo, gdy afera taśmowa odniosła skutek i Morawiecki za swoją rolę tajnego agenta został nagrodzony posadą wicepremiera? W 2015 roku odbyły się wybory parlamentarne. Dzięki aferze taśmowej wielki sukces odniosły dwa ugrupowania. PiS, który przejął władzę i zrobił Morawieckiego wicepremierem, do czego zaraz przejdziemy, i świeżo powstały ruch Kukiz 15, który dostał się do Sejmu. Ruch prezentował oblicze liberalno-libertariańskie, ultrawolnościowe. Jednak w jego barwach do parlamentu RP weszli również faszyzujący nacjonaliści. A z nimi Kornel Morawiecki, który odszedł później z klubu Kukiz 15. Stworzył koło Wolni i Solidarni, do którego przeszli m.in. posłowie Adam Andruszkiewicz, Jarosław Porwich i Sylwester Chruszcz. Do najsłynniejszego z nich, czyli do Adama Andruszkiewicza, zaraz się nim zajmiemy. Ale najpierw dwa słowa o Porwichu i Chruszczu. Poseł Porwich należał do Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Szczepień. Zespół ten propaguje ideę tzw. ruchu antyszczepionkowego. Jego zwolennicy wbrew nauce i zdrowemu rozsądkowi walczą z obowiązkowymi szczepieniami. Jak podają liczne media i liczni eksperci, ruch antyszczepionkowy wspierany jest przez Kreml w celu destabilizacji zachodnich społeczeństw. Drugi z członków koła Kornela Morawieckiego, poseł Sylwester Chruszcz, został uznany za bezpośredniego wykonawcę woli Rosji przez ekspertów Środkowoeuropejskiej Organizacji Political Capital. Chruszcz to wieloletni współpracownik Mateusza Piskorskiego, założyciela jawnie prokremlowskiej partii Zmiana, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Już w 1996 roku Chruszcz i Piskorski wspólnie uczestniczyli w moskiewskiej konferencji przeciwników NATO. 13 lat później założyli razem Stowarzyszenie Zmiana. Na podstawie tej organizacji Piskorski stworzył później swą prokremlowską partię Zmiana. Co do Adama Andruszkiewicza, to portal Political Capital uznał go za pośredniego wykonawcę woli Rosji.
Nic dziwnego. Andruszkiewicz był prezesem stowarzyszenia Endecja, które chce wyrwać Polskę z UE, a to zgodne z wolą Kremla. Co więcej, Andruszkiewicz utrzymywał powiązania z niejakim Aleksandrem Usowskim. Kim jest Usowski? Według ukraińskich źródeł to białoruski działacz, który organizuje w Polsce wsparcie polityczne dla Rosji na zlecenie Kremla i za jego pieniądze. Co łączyło Usowskiego i Andruszkiewicza? W sierpniu 2016 roku Usowski za pośrednictwem polskiego ultranacjonalisty Dawida Berezickiego negocjował z Andruszkiewiczem na temat stworzenia izby handlowej, która pomagałaby polskim firmom omijać ograniczenia w handlu z Rosją wprowadzone po napaści Kremla na Ukrainę. Odnotujmy, że według informacji podanych przez ukraińskie media, ten sam Białorusin Usowski miał wciągnąć w swoje kremlowskie machinacje również Ryszarda Czarneckiego, dawnego protektora Mateusza Morawieckiego. Skoro o protekcji mowa, to trzeba dodać, że ojciec Mateusza, Kornel Morawiecki, uczynił z Andruszkiewicza swego specjalnego protegowanego. Najprawdopodobniej to właśnie Morawiecki senior doprowadził do tego, że Morawiecki junior jako premier RP wziął Andruszkiewicza do rządu na wiceministra cyfryzacji. Ze względu na brak doświadczenia Andruszkiewicza i jego prorosyjskie sympatie, ta decyzja premiera wywołała skandal. Z odsieczą synowi i młodemu wiceministrowi pośpieszył wtedy Kornel Morawiecki, który oznajmił publicznie, że konsultował się z Andruszkiewiczem w sprawie polityki wschodniej. Miał podobne zapatrywania, powiedział o młodym pośle. Związek Mateusza Morawieckiego z Adamem Andruszkiewiczem przetrwał śmierć Morawieckiego seniora. Niedawno Morawiecki zaprotegował żonę Andruszkiewicza na stanowisko prezeski Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Żona Andruszkiewicza nie jest ekonomistką, finansistką, inżynierką ani ekspertką do spraw inwestycji przemysłowych. Jest absolwentką filologii rosyjskiej. Dodajmy, że w styczniu 2019 roku Paweł Kukiz, założyciel ruchu Kukiz 15, wystąpił na antenie TVN24 i powiedział, że prosił kontrwywiad RP o sprawdzenie, czy Andruszkiewicz i jego kolega Chruszcz mają agenturalne powiązania z postsowieckim wschodem. Dodajmy również, że w lipcu 2018 roku Kornel Morawiecki, ojciec premiera i marszałek senior Sejmu RP, a poza tym polityczny patron Andruszkiewicza i Chruszcza, udzielił głośnego wywiadu kremlowskiej agencji informacyjnej RIA Nowosti. W tym wywiadzie Kornel Morawiecki nawoływał do zbliżenia między polską a putinowską Rosją. Ten zdumiewający apel powtarzał później w polskich mediach. Jednym z moich informatorów jest człowiek z kręgów wielkiego rosyjskiego biznesu, znający dobrze rosyjskich dyplomatów oraz metody rosyjskich służb. Człowiek ten zwrócił moją uwagę na asystenta Kornela Morawieckiego, Macieja Lisowskiego. Według informatora Lisowski był stałym gościem ambasady rosyjskiej w Warszawie, gdzie rozmawiał i spożywał alkohol ze specjalnym wysłannikiem Kremla. Ten zaś wysłannik miał przygotowywać raporty na temat sytuacji w Polsce i przekazywać je samemu rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi. No dobrze, ale co w tym czasie robił syn Kornela Morawieckiego, wicepremier, a potem premier RP? W październiku 2016 roku Mateusz Morawiecki jako wicepremier RP odpowiedzialny za gospodarkę udał się z wizytą na Białoruś. Spotkał się z dyktatorem tego kraju Aleksandrem Łukaszenką i jego ludźmi. Rozmawiał z nimi o tym, jak przy pomocy Łukaszenki Polska mogłaby handlować z Rosją. Tyle, że Morawiecki wolał mówić o handlu z Unią Eurazjatycką, nie podkreślając, że Rosja to największy członek tej Unii.
Po co Morawieckiemu była pomoc Łukaszenki? Chodziło o omijanie sankcji i kontrsankcji, które po napaści Kremla na Ukrainę częściowo blokowały handel z Rosją. Białoruski reżim wyspecjalizował się wtedy w takim omijaniu. Tymczasem napadnięta Ukraina miała nadzieję, że ta częściowa blokada handlu i wynikające z niej trudności gospodarcze zmuszą Kreml do ustępstw. Dlatego to, co zrobił Mateusz Morawiecki, stanowiło cios w plecy Ukrainy. Przypomnijmy, że wobec kremlowskiego zagrożenia wolna i stabilna Ukraina to gwarancja polskiej niepodległości. Rozmawiając z białoruskim tyrankiem o handlu z rosyjskim tyranem, Morawiecki działał przeciwko polskiej racji stanu. Co ciekawe, 3 dni po wizycie Morawieckiego z Łukaszenką spotkał się premier Rosji Dmitrij Miedwiediew. Czy podczas tego spotkania Miedwiediew-Łukaszenko białoruski dyktator przedstawił mu ustalenia, które poczynił z Morawieckim? Proputinowskim, prołukaszenkowskim i antyukraińskim zabiegom Morawieckiego towarzyszyła niechęć do Zachodu i jego wartości. W lutym 2017 roku wicepremier Morawiecki udzielił wywiadu niemieckiej telewizji Deutsche Welle. Przed jej kamerami wyraźnie sugerował, że przestrzeganie prawa nie chroni przed masowymi zbrodniami, a nawet może do nich prowadzić. Podpisał się przy tym pod słowami swojego ojca Kornela Morawieckiego, który 1,5 roku wcześniej oświadczył publicznie, że dobro narodu powinno stać ponad prawem. Rzecz jasna, postulat ten brzmi skrajnie nacjonalistycznie, a w Niemczech wręcz po nazistowsku. Próbując uzasadnić słowa swoje i ojca, Mateusz Morawiecki powiedział, że zbrodnie hitlerowskie były wynikiem przestrzegania prawa. To nieprawda, gdyż hitlerowcy łamali nawet swoje własne nazistowskie ustawy i przepisy. Morawiecki zaatakował podstawę zachodniej cywilizacji, jaką jest prymat prawa nad zachciankami władców i wolą tłumu. Zignorował również to, że obecne przywiązanie Zachodu do praworządności, między innymi, wynika właśnie z doświadczeń hitleryzmu. W październiku 2017 roku wicepremier Mateusz Morawiecki wystąpił w Warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego w towarzystwie wicepremierów poprzednich rządów odpowiedzialnych za gospodarkę, m.in. Marka Belki i Janusza Steinhoffa. W swoim wystąpieniu Morawiecki przedstawił Zachód jako nieprzyjazną potęgę, która skolonizowała Polskę za pomocą swoich pieniędzy. Popełnił przy tym intrygującą omyłkę. Aby poprzeć tezę o rzekomym gospodarczym skolonizowaniu Polski przez Zachód, powołał się na artykuł portalu Bloomberg zawierający dane dotyczące Rosji, nie Polski. W listopadzie 2017 roku Mateusz Morawiecki publicznie oskarżył o hitlerowskie zbrodnie Niemców i niemieckość jako taką, czyli niemiecką tożsamość narodową, etniczną. To nie byli żadni naziści, kosmici, nie wiadomo skąd, to byli Niemcy, to oni zgotowali ten los, powiedział premier RP. Przypomnijmy, że przypisywanie zbiorowej winy całym grupom etnicznym to element ideologii hitlerowskiej. Przypomnijmy też, że Niemcy to najbliższy zachodni sojusznik Polski. Morawiecki wypowiedział te słowa podczas toruńskiej konferencji Pamięć i Nadzieja, zorganizowanej przez Tadeusza Rydzyka, szefa antyzachodniego Radia Maryja. Porozmawiamy teraz o Tatianie Tumanowskiej, która w Polsce występuje pod nazwiskiem Teresy Czerwińskiej. Tatiana Tumanowskis urodziła się i wychowała w skolonizowanej przez Sowietów Łotwie, w rodzinie polskiego pochodzenia, ale w środowisku promoskiewskim i częściowo rosyjskojęzycznym. Wielu Polaków w krajach bałtyckich się zrusyfikowało, a nawet wśród tych niezrusyfikowanych
znajdujemy niestety licznych zwolenników Putina. Gdy Tatiana Tumanowskis jako młoda kobieta osiedliła się w Polsce, stała się Teresą Czerwińską. Nie tylko przyjęła nazwisko męża, ale zaczęła też używać drugiego imienia zamiast pierwszego, które najwyraźniej brzmiało zbyt z rosyjska. Teraz Teresa Czerwińska, czyli Tatiana Tumanowski, stwierdzi, że to było jej pierwsze imię, Teresa. Podczas gdy źródła, które badały jej przeszłość, mówią, że było odwrotnie, że jej pierwszym imieniem było Tatiana. Do połowy 2017 roku Tatiana Teresa Tumanowski-Czerwińska, czy też Teresa Tatiana Tumanowski-Czerwińska, była wiceministrem nauki u boku Jarosława Gowina. W czerwcu 2017 roku przeszła pod skrzydła Mateusza Morawieckiego do Ministerstwa Finansów, którym Morawiecki kierował jako wicepremier odpowiedzialny za finanse i rozwój gospodarczy. Pół roku później Mateusz Morawiecki już jako premier powierzył Tatianie Tumanowskis właśnie Ministerstwo Finansów. Przy tej okazji, nie wiadomo dlaczego, Tatiana Tumanowskis uzyskała prawo dostępu do tajemnic wojskowych naszych zachodnich sojuszników z Unii Europejskiej i NATO. Media wyrażały wątpliwość, czy przyznano jej to prawo zgodnie z przepisami. Zbadałem tę sprawę i okazało się, że wątpliwość była uzasadniona. O jakie złamanie przepisów chodzi? Otóż zgodnie z ustawą o dostęp do tajemnic Tatiana Tumanowskis powinna była ubiegać się osobiście. Pytałem ministerstwo, czy tak się stało. Ministerstwo udzielało odpowiedzi wymijających. Nie odpowiedziało na pytanie, czy pani minister sama wystąpiła o prawo dostępu do tajemnic. Ten brak odpowiedzi potwierdza to, co usłyszałem od moich informatorów. Według nich pani minister nie wystąpiła. Nie wystąpiła o prawo dostępu do tajemnic NATO. A mimo to Morawiecki takie prawo jej załatwił. Dlaczego Morawiecki to zrobił? Czy taki manewr pomógł Tatianie Tumanowskis uniknąć sprawdzenia kontrwywiadowczego przez służby specjalne Rzeczypospolitej Polskiej? Takich niepokojących nominacji było więcej, gdy Mateusz Morawiecki został premierem. W grudniu 2017 roku jedną z pierwszych decyzji świeżo upieczonego premiera Morawieckiego było powołanie Michała Dworczyka na stanowisko szefa swojej kancelarii. Kim jest Michał Dworczyk? To kryminalista, który dwukrotnie stawał przed sądem za nielegalne posiadanie broni. Za drugim razem chodziło o cały arsenał. W 1990 roku warszawska policja odkryła, że w piwnicy swojego bloku mieszkalnego Dworczyk przechowuje skrzynki z pociskami artyleryjskimi, trotyl, a nawet głowicę do tzw. Panzerfausta, miotacza granatów przeciwpancernych. Ten arsenał Dworczyka zagrażał życiu sąsiadów, gdyż mógł wysadzić w powietrze cały blok. Policja podejrzewała, że Michał Dworczyk przechowywał te środki wybuchowe na potrzeby pruszkowskiej mafii. Niestety nie zbadano tego wątku, interesującego również dlatego, że mafia pruszkowska była polską odnogą rosyjskiej mafii sącewskiej. Tej samej, z którą związani są organizatorzy afery taśmowej, oraz oligarcha Michał Friedman, z którym Morawiecki ma liczne powiązania. Jak sąd potraktował bombowego Michała Dworczyka? Łagodnie. Dworczyk nie poszedł siedzieć. Dostał wyrok w zawieszeniu. A wcześniej uniknął aresztu śledczego, gdyż poręczył za niego Antoni Macierewicz. Przypomnijmy, że powiązania Macierewicza z Kremlem i mafią sącewską zostały udokumentowane w książkach Macierewicz i jego tajemnice oraz Macierewicz, jak to się stało, opublikowanych przez wydawnictwo Arbitror. Gdy Antoni Macierewicz został ministrem obrony w rządzie PiS, nadal troszczył się o Dworczyka. Zrobił go swoim zastępcą. Działalność Michała Dworczyka została opisana w książce Morawiecki i jego tajemnice. W
W tym filmie przytoczymy najgłośniejszy z jego politycznych wyczynów. W czerwcu 2016 roku Dworczyk publicznie zaatakował wybitnych Ukraińców, między innymi byłych prezydentów Ukrainy, którzy wystosowali do Polaków list z apelem o pojednanie między dwoma narodami, polskim i ukraińskim. Zamiast docenić taki list, Dworczyk publicznie nazwał jego autorów sprawcami ludobójstwa. Zrobił to na portalu Kresy, znanym z antyukraińskich i prokremlowskich publikacji. A co o Ukrainie mówi sam Mateusz Morawiecki? W lutym 2018 roku podczas wizyty w Chełmie premier Morawiecki przypomniał publicznie, że w XVII wieku ukraińscy powstańcy Bohdana Chmielnickiego masowo mordowali Żydów i przyczynili się do upadku ówczesnej Polski. Na oświadczenie Morawieckiego zareagował prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Poroszenko stwierdził, że oświadczenie Morawieckiego ma skrajnie szkodliwy charakter dla relacji ukraińsko-polskich. To, że przed wiekami były takie oddziały powstańców Chmielnickiego, które dokonywały zbrodni, jest faktem. Ale faktem, który powinni wnikliwie badać historycy, nie politycy. A premier RP, premier Rzeczypospolitej Polskiej, nie powinien zapominać, że dzisiejsi Ukraińcy uznają Chmielnickiego za jednego z ojców ukraińskiej państwowości i samoświadomości narodowej. W czerwcu 2018 roku Morawiecki spotkał się z papieżem Franciszkiem. Opowiedział mu o ukraińskich uchodźcach, rzekomo napływających masowo do Polski. Tymczasem Ukraińcy protestują przeciwko zrównywaniu z uchodźcami ukraińskich migrantów ekonomicznych pracujących w Polsce. To utożsamienie, nazwane przez ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Pawła Klimkina kompletną bzdurą, służy kremlowskiej propagandzie. Kreml wmawia bowiem światowej opinii publicznej, że Ukraina to państwo upadłe, z którego ludzie muszą uciekać. W lutym 2019 roku na łamach Le Figaro Mateusz Morawiecki wrócił do tematu rzekomych ukraińskich uchodźców. W wywiadzie dla francuskiej gazety oświadczył, jakoby Polska przyjęła ich 1,5 miliona, w tym 150 tysięcy z Donbasu. Jak wielką wrogość wobec Ukrainy trzeba odczuwać, żeby aż tak zniekształcać rzeczywistość? Jednak prowokacje premiera Morawieckiego uderzały nie tylko w Ukraińców. 3 miesiące po swej nominacji na stanowisko pierwszego ministra Mateusz Morawiecki zmroził opinię publiczną, składając kwiaty na grobach osławionej Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Przypomnijmy, że była to grupa faszyzujących bandytów, którzy podczas niemieckiej okupacji Polski kolaborowali z szefem hitlerowskiej tajnej policji w Radomiu, SS-manem Paulem Fuchsem. Mowa zatem o zdrajcach Polski, ale kłaniając się tym zdrajcom, Morawiecki obraził nie tylko naszą ojczyznę. Podeptał również jedną z najważniejszych zasad przyjętych przez Zachód po II wojnie światowej. Podeptał zasadę bezwzględnego potępienia dla hitleryzmu i jego kolaborantów. Morawiecki podeptał tę zasadę także wtedy, gdy na Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium stwierdził, że zagłada Żydów podczas II wojny światowej dokonała się po części rękami żydowskich sprawców. To cytat. Nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo takie prowokacje oddalają nas od Zachodu. Przecież Zachód w znaczącej mierze oparł swoją powojenną tożsamość na potępieniu zagłady Żydów. Podstawowe zasady cywilizacji zachodniej nie pozwalają też obwiniać ofiary za krzywdę, którą jej wyrządzono. W
czerwcu 2018 roku premier Morawiecki wielokrotnie bronił słynnej ustawy o IPN, która miała karać za mówienie o współodpowiedzialności Polaków za Holokaust. Ustawa ta skłóciła nas nie tylko z Izraelem. Została wykorzystana przez rosyjskich agentów wpływu i trolli internetowych do kompromitowania Polski na Zachodzie. Główną rolę w atakach na nasz kraj odegrała Fundacja Rodziny Rudermanów, fundacja amerykańska. Jednak jej szef, Jay Ruderman, był protegowanym prorosyjskiego izraelskiego wojskowego i polityka, generała Elazara Sterna. W marcu 2019 roku gabinet Morawieckiego przy udziale samego premiera zapowiedział wojnę handlowo-prawną z Unią Europejską. Rząd między innymi miałby nakazać sklepom, aby co najmniej połowa towarów na ich półkach pochodziła z Polski. Byłoby to pogwałcenie podstawowej zasady UE, jaką jest swoboda przepływu unijnych towarów i zakaz ich dyskryminacji ze względu na kraj pochodzenia. Jedną z afer, która zasługuje na szczególne zainteresowanie, jest afera firmy GetBack. Firma zajmowała się odzyskiwaniem długów, ale sprzedawała też swoje obligacje i robiła to bardzo agresywnie, stosując obietnice bez pokrycia. Niektórzy z nabywców stracili nawet kilkaset tysięcy złotych. Dlatego Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła obrót akcjami firmy na giełdzie i złożyła na nią doniesienie do prokuratury. Prezes zarządu firmy GetBack, Konrad Konkolewski, napisał wtedy list do Mateusza Morawieckiego, prosząc go o pomoc. Powołał się na zasługi firmy dla rządu PiS, polegające na finansowaniu imprez tego rządu. Za firmą GetBack wstawiał się u premiera Morawieckiego również jego własny ojciec, Kornel Morawiecki. Morawiecki senior miał w tym niezwykłego pomocnika, którym był słynny aferzysta Bogusław Baksik. Baksik w porozumieniu z Kornelem Morawieckim szukał kogoś, kto poratowałby GetBack za pomocą dużego dofinansowania. Udział Baksika w tej sprawie opisał walczący z pedofilią i molestowaniem seksualnym w Kościele katolickim ksiądz Tomasz Jegierski w rozmowie z portalem Arbinfo. Przypomnijmy, że Baksik to jeden z najsłynniejszych aferzystów lat 90., współzałożyciel spółki ArtB czy też ArtB, który zgromadził gigantyczną fortunę i uciekł do Izraela. Potem odsiedział wyrok i znowu wdał się w przestępcze biznesy, za które został skazany w 2019 roku. Jeden ze wspólników Baksika w tych biznesach cieszył się wsparciem rosyjskiego Gazprombanku. W machinacjach Bogusława Baksika brał udział również Marek Wolny, były pułkownik komunistycznego kontrwywiadu PRL. Gorączkowe próby ratowania firmy GetBack przez Bogusława Baksika i Kornela Morawieckiego nie przyniosły skutku. Prezes GetBack Konrad Konkolewski stracił posadę. 18 czerwca 2018 roku Konkolewski wystąpił w programie Alarm na antenie TVP. Sugerował, że winę za nieprawidłowości może ponosić właściciel GetBacku, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii firma Abris Capital Partners. Powiedział, że Abris Capital Partners to może być ruski kapitał. Skontaktowałem się z firmą Abris Capital Partners, zapytałem o biznesowe związki z Rosją. Najpierw dostałem odpowiedzi wykrętne i nie na temat. Gdy naciskałem, firma Abris Capital Partners zaprzeczyła związkom z rosyjskim kapitałem. Przyjrzałem się interesom Abris Capital Partners. Otóż na swojej własnej stronie internetowej Abris Capital Partners chwali się, że inwestuje w ukraińsko-rosyjską firmę Primo Collect, która zajmuje się odzyskiwaniem długów, tak jak GetBack. Abris Capital Partners wymienia też Primo Collect w spisie swoich spółek. Działalność firmy Primo Collect godna jest uwagi z wielu przyczyn. Firma wspierała kremlowskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, obalonego później przez prozachodnie protesty.
Działając na rzecz rosyjskich dostawców energii, Janukowycz gotów był odcinać od niej najbiedniejszych Ukraińców, którzy spóźniali się z opłatami np. za gaz. Firma Primocollect zaoferowała Janukowyczowi, że wyciśnie z biedaków gotówkę. Rosyjski serwis oferujący pomoc dla dłużników Doug FAQ podaje, że klientem firmy Primocollect jest Vivus, znana już nam firma pożyczkowa obsługiwana przez Igora Jankego, autora książki Twierdza, chwalcę młodego Mateusza Morawieckiego. Firma należy do kremlowskiego mafijnego oligarchy Olega Bojki. Tak się dziwnie składa, że Jankę obsługiwał również firmę Getback. I tak się dziwnie składa, że oligarcha Friedman, przyjaciel oligarchy Bojki, sam powiązany biznesowo z firmą Work Service kolegi Morawieckiego Tomasza Misiaka, robił biznesy z właścicielami firmy Getback. W 2012 roku należący do Friedmana Alfa Bank sprzedał część swoich kredytów razem z dłużnikami firmie Primocollect należącej do Abris Capital Partners, czyli do właścicieli firmy Getback ratowanej przez Kornela Morawieckiego. Wartość tej transakcji wyniosła 1 000 000 000 hrywien. Wśród pytań, które zadałem Abris Capital Partners, było też konkretne pytanie o związki z Michałem Friedmanem. Uzyskałem odpowiedź, którą już Państwo znają, odpowiedziano mi jednym zdaniem. Abris Capital Partners nigdy nie miał i nie ma żadnych związków z rosyjskim kapitałem. W świetle dowodów, które przytoczyłem wyżej, zdanie to mija się z prawdą. Podsumujmy zatem wszystko, co wiemy. Mateusz Morawiecki to wychowanek i protegowany prokremlowskich i antyzachodnich działaczy, takich jak Kornel Morawiecki, Wojciech Myślecki, Józef Białek czy Ryszard Czarnecki. Dzięki tym czterem osobom Mateusz Morawiecki rozpoczyna i robi karierę biznesową oraz polityczną. Zostaje prezesem wielkiego banku wspierającego interesy Kremla w Polsce. Trafia do prozachodniego obozu władzy PO, jednak w tym obozie władzy pełni rolę agenta antyzachodniej partii PiS. Cieszy się wsparciem Igora Jankego, lobbysty opłacanego przez rosyjskiego oligarchę. A przede wszystkim Morawiecki przyjaźni się i robi biznesy z Tomaszem Misiakiem, który z kolei robi biznesy w putinowskiej Rosji, nienawidzi Donalda Tuska i jest zamieszany w operację kremlowskich służb specjalnych, znaną jako afera taśmowa. Mateusz Morawiecki poznaje też współorganizatora podsłuchów Marka Falentę, ale gdy Morawiecki staje przed oficerami kontrwywiadu, wtedy twierdzi, jakoby nigdy nie zetknął się z Falentą. Dzięki aferze taśmowej Mateusz Morawiecki zostaje wicepremierem, potem premierem. Jako wicepremier zabiega o względy Łukaszenki, żeby móc handlować z Putinem. Jako premier załatwia bezprawny dostęp do tajemnic NATO urodzonej w Związku Sowieckim Tatianie Tumanowskis. Szefem swojej kancelarii mianuje Michała Dworczyka, kryminalistę i wroga Ukrainy. Regularnie pozwala sobie na antyzachodnie i antyukraińskie prowokacje zgodne z propagandą Kremla. W tym samym czasie jego ojciec wspiera firmę Getback, której właściciele z kolei wspierali prokremlowski reżim na Ukrainie i robili biznesy z kremlowskim oligarchą. Z tych wszystkich przyczyn Mateusz Morawiecki nie powinien być premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Tym bardziej teraz, gdy po wydarzeniach na Białorusi i otruciu Aleksieja Nawalnego konflikt między Zachodem a Kremlem się zaostrza. Musimy mieć pewność, że w konflikcie z Kremlem polski premier stoi po właściwej stronie. Wszystkich, którzy chcą zweryfikować podane przeze mnie informacje, zachęcam do zapoznania się z danymi przedstawionymi na końcowej planszy tego filmu, a przede wszystkim z książką Morawiecki i jego tajemnice. Zapraszam do jak najszerszego udostępniania filmu. I z całego serca jestem wdzięczny każdemu, kto zaprosi przyjaciół i znajomych
do oglądania. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry, tu Tomasz Piątek. Stoimy przed prokuraturą rejonową w Warszawie, aby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów. Proszę Państwa, w marcu Marek Falenta, jeden z głównych polskich współorganizatorów afery taśmowej z 2014 roku, afery, która była operacją rosyjskich służb specjalnych, ale która miała polskich wykonawców, takich właśnie jak Marek Falenta. Otóż ten Marek Falenta w swoich zeznaniach powiedział, że poznał Mateusza Morawieckiego, został wprowadzony do Mateusza Morawieckiego, został zapoznany z Mateuszem Morawieckim przez Tomasza Misiaka, byłego senatora Platformy, miliardera, który musiał odejść z PO ze względu na podejrzenie o korupcję i który robił wielkie interesy w Rosji, obsługując między innymi 5 tysięcy sklepów należących do kremlowskiego oligarchy Michaiła Friedmana. Dlaczego to zeznanie Falenty jest tak ważne? Otóż w grudniu 2014 roku Mateusz Morawiecki zeznawał przed oficerami kontrwywiadu Rzeczypospolitej Polskiej, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i powiedział w tych zeznaniach, że nigdy nie zetknął się z Markiem Falentą. Tymczasem Marek Falenta zadał temu zeznaniu kłam. Zaprzeczył temu zeznaniu. Dodajmy, że Marek Falenta zeznawał po złożeniu przyrzeczenia mówienia prawdy przed Sądem Okręgowym w Warszawie i został poinformowany, że w razie składania fałszywych zeznań grozi mu dodatkowe 8 lat odsiadki, ponieważ Marek Falenta ze względu na swój udział w aferze taśmowej w tej chwili przebywa w więzieniu. Znaleźliśmy dodatkowe potwierdzenie słów Marka Falenty. Otóż w czerwcu 2014 roku, akurat wtedy, gdy wybuchała afera taśmowa, w klubie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej imprezy o nazwie Think Big Congress Big Data. Celem spotkania było ustalenie zakresu merytorycznego pierwszej edycji kongresu, ale to, co nas interesuje, to to, że spotkali się członkowie Rady Programowej i w tym dokumencie, to jest wydruk z PDF-a, który jest też dostępny w internecie, każdy z Państwa może sobie to wygooglać, czyli wyszukać za pomocą wyszukiwarki internetowej. Tutaj w tym dokumencie jest mowa nie tylko o tym, że Rada się spotkała, ale są także wyliczeni członkowie Rady, są wymienieni z nazwiska członkowie Rady, która wtedy się spotkała. I wśród tych członków obok siebie wymienieni są Marek Falenta i zaraz po nim Mateusz Morawiecki. To i inne dowody, takie jak zeznania Marka Falenty w postaci protokołu i w postaci nagrania na płycie oraz dwie książki opisujące związki Morawieckiego i jego przyjaciela Tomasza Misiaka z aferą taśmową i z Markiem Falentą przynosimy teraz do prokuratury. Oczywiście ziobrowska prokuratura, chcąc chronić obóz dobrej zmiany, może próbować umorzyć to śledztwo, niezależnie nawet od wielkiej niechęci, jaka panuje między ministrem, prokuratorem Ziobrą, a premierem Mateuszem Morawieckim. Jednak jeżeli prokuratura spróbuje umorzyć śledztwo w tej sprawie, w sprawie oczywistej, ponieważ mamy do czynienia z premierem, który minął się z prawdą, zeznając przed oficerami kontrwywiadu, nawet jeżeli wobec takich dowodów prokuratura zechce umorzyć to śledztwo, złożymy zażalenie do sądu. Takie zażalenie można składać za każdym razem, gdy prokuratura próbuje umorzyć postępowanie. Można to robić wielokrotnie i będziemy to robić. A teraz już muszę założyć maseczkę, ponieważ muszę wejść do prokuratury, a mamy epidemię. I nikogo nie chcę narażać, więc
wchodzę do prokuratury i żegnam się z Państwem, a o dalszym ciągu sprawy będę informował. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, dostałem pismo od Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W tym piśmie prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie złożenia fałszywych zeznań przez Mateusza Morawieckiego. Zawiadomienie dotyczące tych zeznań złożyłem do warszawskiej prokuratury we wrześniu ubiegłego roku. W odpowiedzi dostałem to. Jedną kartkę bez cienia uzasadnienia czy wytłumaczenia. Pani referentka Klaudia Rola z Prokuratury Okręgowej w Warszawie napisała tylko, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Czy chce przez to powiedzieć, że premier Morawiecki ma specjalne zezwolenie na mijanie się z prawdą? Cóż, obserwatorzy polskiej polityki wiedzą, że premier Morawiecki zachowuje się, jakby faktycznie dostał takie zezwolenie. Jednak w tym przypadku nie chodzi o jakieś polityczne czy biznesowe kłamstewko. Chodzi o sprawy kluczowe dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Otóż po wybuchu afery taśmowej w 2014 roku Morawiecki zeznał przed funkcjonariuszami kontrwywiadu Rzeczypospolitej Polskiej, jakoby nigdy nie zetknął się z Markiem Falentą, jednym ze współorganizatorów tej afery. Tak się składa, że w zeszłym roku Falenta zeznawał przed sądem w sprawie cywilnej związanej z aferą taśmową. Chodziło o sprawę, którą wytoczył mi Michał Lisiecki, właściciel tygodników Do Rzeczy i Wprost, które opublikowały taśmy Falenty. Pan Lisiecki pozwał mnie, gdyż napisałem, że publikacja taśm Falenty posłużyła Rosji. Ujawniłem też powiązania Lisieckiego z postsowieckim wschodem. Proces wygrałem. Najistotniejsze jest jednak to, że wystąpił w nim jako świadek Marek Falenta. Złożył przyrzeczenie mówienia prawdy. Został poinformowany o dodatkowych 8 latach odsiadki grożących mu za powiedzenie nieprawdy. Następnie złożył bardzo ciekawe zeznania. Znajdą je Państwo także jako nagrania w innym filmie zamieszczonym na tym kanale YouTube. Między innymi Falenta zeznał, że zna Mateusza Morawieckiego, z którym został osobiście zapoznany przez Tomasza Misiaka. Misiak to dobry znajomy Morawieckiego. Miliarder robiący wielkie biznesy w Rosji, stały bywalec podsłuchowej restauracji Sowa i Przyjaciele, do której zapraszał ważnych ludzi na poufne rozmowy. Wynika z tego oczywiste podejrzenie, że Mateusz Morawiecki zataił ważną okoliczność dotyczącą afery taśmowej, a to mogło utrudnić jej wyjaśnienie. Co więcej, gdyby Mateusz Morawiecki przyznał się do znajomości z Falentą, Jarosławowi Kaczyńskiemu trudniej byłoby zrobić z Morawieckiego premiera. Dodam, że oprócz zeznań Marka Falenty są inne dowody związków Morawieckiego z Falentą. Znajdą je Państwo w tej książce. Proszę Państwa, fałszywe zeznania to przestępstwo. Dlatego złożyłem do prokuratury doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego. Chodzi o przestępstwo na szkodę każdego z nas. Każdy z nas jako obywatel RP ma prawo do wyjaśnienia afery, która obaliła prozachodni rząd. Każdy z nas jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do wyjaśnienia afery, która ustanowiła nową władzę. Szczególnie gdy ta władza wyrywa Polskę ze wspólnoty Zachodu. Ze szkodą dla każdego z nas, a na korzyść Rosji. Każdy z nas ma prawo do rządu, którego premier nie zaciera śladów i nie ukrywa prawdy na temat nielegalnych podsłuchów, na temat antypolskiej i antyzachodniej operacji. To prawo wynika choćby z artykułu 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, punkt 4, podpunkt 8, gdzie czytamy, że Rada Ministrów zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa. Wbrew zasadom, w swoim piśmie prokuratura nie poinformowała mnie o możliwości zażalenia się na odmowę wszczęcia śledztwa. Jednak ja i tak złożę zażalenie. Jeśli zostanie odrzucone, złożę następne.
Sprawa zeznań Mateusza Morawieckiego i jego związków z Markiem Falentą prędzej czy później trafi do sądu. Dziękuję bardzo za uwagę.